Witam wszystkich serdecznie. Kolejny odcinek z serii Co się udało zrobić? Jak to się mówi, wszystko albo nic. No, nie wybuchło, chyba jest ok. Zaraz zmierzymy. Muszę wszystko rozplątać. A więc zacznijmy od silnika. Co się udało zrobić? Teoretycznie wymiennik dalej leży. Troszeczkę takich małych rzeczy jak licznik motogodzin. Rozkopuję wiązki, żeby dojść do tego, czemu nigdy nie działał wentylator, bo wentylator jest sprawny. Taka ciekawostka, że jest druga wtyczka na wentylator, bo ta sama wiązka była wykorzystywana w bardziej sportowej edycji. No i wisienka na torcie. Mamy już alternatorek. Tylko że czekam na pasek, bo zamówiłem dużo, dużo części i niestety troszeczkę dostawca ma problem, żeby to skompletować, żeby, jak to się mówi, na raz dostarczyć. Więc chyba na razie tyle przy silniku, niestety. No ale małe postępy są. Następnie właśnie dzisiaj udało się podłączyć to coś. To jest 35 kwadrat, zakute profesjonalnie. To będzie kiedyś poprawiane. Musiałem poprawiać te dwa styki. Się okazało, że w ogóle nie było dokręcone. No i to, co tu jest, też mnie czeka, żeby to wszystko poprawiać. Idziemy do przodu. Edycja spaghetti się zmniejsza. Jest tutaj troszeczkę tego mniej. I będzie tego jeszcze mniej. Taki mały spoiler. Tutaj to będzie w najbliższym czasie też modernizowane. Zaraz wytłumaczę czemu, bo na razie kable są za krótkie. Widać, są bardzo mocno ponaciągane. To wszystko będzie modernizowane. I będzie modernizowane na lepszy standard. Ale później do tego przejdziemy. Prawdopodobnie w innym odcinku. A teraz idziemy zobaczyć, co się głównie stało tam za ścianą. Tam i tam. Bo mamy dwa nowe kabelki. 2x35 kwadrat. I specjalnie jest zrobiona taka owika z taśmy izolacyjnej. Jest to bardzo żmudna robota, ale idzie, żeby kabel miał podwójną izolację. Więc idziemy do akumulatorowni. A więc jesteśmy przy głównym daniu. Spaghetti! Mamy spaghetti, dużo tego spaghetti, bo tutaj się zrobiło czysto. Tu jest teraz czysto. Troszeczkę likwidacji, troszeczkę modernizacji. Zobaczymy, czy to rano nie wybuchnie. No i tak. To wszystko zostało zastąpione tymi dwoma kabelkami. Minusem i plusem. Oraz tym oto tutaj wynalazkiem. Łącznikiem. No, w sumie to jest bezpiecznik. Tylko ja to będę używał też jako rozłącznik. No i tutaj na górze mamy pociągnięte kabelki. I prosto do baterii. Dostarczamy plus i minus. Jak widać tutaj tak samo na podwieszenie od góry aż do skrzyneczki. Tu się też zrobiło troszeczkę czyściej, czyli spaghetti się zrobiło mniej. Również wykroiłem na razie ultrakondensatory, bo jest to do ulepszenia, bo są mostki złe wykonane. Nie ma wszędzie radiatorków. Tutaj są radiatorki, tutaj nie ma. Więc jeszcze tutaj mnie czeka modernizacja mała. Choć jeszcze walczę nad skrzyneczką, a mianowicie z jej półkami, bo nie chcę, żeby były palne. Tak w razie W. Więc jakby ktoś się zastanawiał, czemu nic się nie działo u mnie przez jakiś czas, to powiem, że przygotowanie takiej mega modernizacji trwa dużo. I nie było łatwo, bo było jeszcze kilka
mniejszych i większych w top w trakcie, ale to pokażę na zdjęciach, co mi się udało albo nie udało zrobić. A następnie będziemy prawdopodobnie modernizować albo tą sekcję, albo tą, nie wiem. Będę musiał do tego dojść, co, od czego zacząć, bo muszę jeszcze tutaj teraz, to jest jedna skrzyneczka z bezpiecznikami i tutaj dołożę drugą, że powiedzmy to będzie tym regałem od tych, a druga półeczka, albo powiedzmy, że jedna będzie tu, druga tu. Zobaczymy. To też miało być tu, a jest tu, bo po prostu wyszło lepiej, żeby plus zawijać, żeby nie było aż tyle krzyżowania. Nie lubię, jak się przewody krzyżują, no ale niestety jest to czasem konieczne. Więc będziemy działać dalej, będziemy ulepszać i będziemy robić za niedługo prawdopodobnie testy. Tylko mnie czeka jeszcze dużo, dużo przeróbek, bo będę musiał te wszystkie akumulatory, czyli będzie jedna sekcja, druga sekcja, trzecia sekcja, przerobić, a później po kawałku zaczynać to modernizować. Więc czeka mnie dużo zabawy. Mam nadzieję, że nie zanudzam za dużo. Jakby były jakieś pytania, co tutaj naprawdę się dzieje i ile to wymaga roboty, śmiało pytajcie, bo też myślałem, że to będzie robota na kilka dni. Góra tam dzień, dwa, trzy, no a wyszło prawie, że dwa tygodnie z mniejszymi, większymi wtopami, co kosztowało dużo nerwów i dużo czasu. Czemu kolory? Bo jak widzieliście w poprzednich filmach, czasem się zapomnę i gdzieś plus do minusa podłączę zamiast minus do minusa. To nic. Dzięki wielkie. Do zobaczenia w następnym. Jak wam się spodobało, dajcie łapkę w górę. Może tak dziwnie wygląda, ale to jest łapka w górę. To nic. Trzymajcie się ciepło. Lajki, subskrypcje, polecenia. Mile widziane, bo motywuje to, a jest do czego, bo jeszcze dużo mnie czeka, a najbardziej to muszę wszystko rozplątać. Więc będzie fajnie. Będziemy działać, panowie i panie. Do następnego. Cześć. A więc jeden ważny etap. Mamy miernik, mamy wspólną masę. Mierzymy przed podłączeniem, ile mamy. Góra, czyli akumulatory 26-22 i dół to mamy na układzie 25-58. Będzie trzeba użyć rezystorów, żeby troszeczkę gładziej to wygładzić różnicę, bo nie chcę tego robić na szczał bezpiecznikami. W sumie będzie tylko jeden wykorzystany, ale wsadzam wszystkie trzy, żeby nie zapodziać. Dobra, krótka wstawka do głównego filmu.